Jak słusznie zauważył nasz klubowy kamerzysta, operator Rekord TV Marek Skrzypek, wreszcie możemy pogadać nie o kontuzjach, a o golach. No fajnie, że ten moment w końcu nastał. Długo walczyłem o to, żeby sobie wrócić od pierwszych minut na boisko. Fajnie, że trener też mi zaufał. Wszystko już w porządku, także myślę, że ta kontuzja jest za mną. Z tego miejsca też również chciałbym podziękować sztabu medycznemu naszemu, szczególnie naszemu fizjoterapeucie Sławkowi, bo to jego w głównej mierze zasługa. Trzy gole, jak dobrze pamiętam, w meczu rezerw w Lidze Okręgowej, dwa trafienia w starciu pucharowym z czwartoligowcem, czas na bramki w trzeciej lidze. No tak, myślę, że już nie ma co stopować, tylko iść do przodu i strzelać bramki w każdym meczu. A wracając do spotkania pucharowego z rezerwami Podbeskidzia, jak gdyby przyszło Ci ocenić procentowo swoją skuteczność w tym spotkaniu, to? Myślę, że 50 na 50. Było parę sytuacji, ale najważniejsze, że wpadło i jest taki wynik, że wygrywamy. Czego gratuluję. Dziękuję bardzo. Wynik nie do końca oddaje wydarzenia na boisku przy Młyńskiej. 3-1 nad rezerwami Rekordu, dość niski wymiar kary. Tak, no najważniejsze, że wygraliśmy, bo postawiliśmy się trochę pod ścianą w pierwszej połowie. W zasadzie kontrolowaliśmy całe te 45 minut, mieliśmy okazję, brakowało tylko kropki na D. Uważam, że zagraliśmy nieźle, rozrzucaliśmy piłkę do boku, dorzucaliśmy. Tak jak powiedziałem, brakło kropki na D i daliśmy się gdzieś tam nadziać. Niepotrzebna bramka, ale ważne, nieważne jak zaczynamy, ważne jak kończymy, podnieśliśmy się, graliśmy cierpliwie i jakby to było kluczem do zwycięstwa. A propos wątku podniesionego przez Ciebie do rzutów, nowa rola kapitana, lewe skrzydło? Gdzie trener da, tam będę hasał, nie? Ale no jakoś tak sytuacyjnie się tam znalazłem. Szczerze mi się chciał zabrać zasługi, bo uważa, że byłem na spalonym, a ja idealnie wyczułem tą linię i nie pozostało mi nic jak z dużego palca. Chłopaki się będą śmiały, pewnie, że z Haluksa dorzucić idealnie na głowę Marcina. Marcin już dopełni formalności. No skoro sięgamy ideałów, to idealne było również trafienie z rzutu wolnego. Generalnie ten występ był idealny, nie? Nie, no, no tak jak mój znak firmowy, że jak podchodzę do tego, często uderzam po długim słupku, zasłaniając z chłopakami ten długi słupek. Była okazja do tego, żeby tak uderzyć i cieszę się, że wpadł, bo to też trochę uspokoiło spotkanie i później mogliśmy spokojnie kontrolować mecz. Wasza gra długimi fragmentami cieszyła oko kibiców. Warto byłoby przełożyć to teraz wreszcie na ligowe granie. No, chcielibyśmy zaskoczyć lidze. Dzisiaj my się zagraliśmy dobre, czyli nie bardzo dobre dwie równe połowy. To było trochę naszą bolączką, bo z Brzegiem graliśmy nieźle, 45 minut i później coś nas zastąpiło. No, są kolejne mecze przed nami i będziemy dążyli do tego, żeby te dwie połówki były równe, żebyśmy przede wszystkim punktowali. Bo to, co by nie było, jest najważniejsze. I to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dzięki za doping.